Podwójny bistabilny. Podwójny bistabilny to przekaźnik do załączania dwóch obwodów elektrycznych. Obwodzie numer 1, jedno gniazdko w obwodzie numer 2. Użyjemy przekaźnika bistabilnego do montażu na szynę DIN. Obciążalność styków roboczych to 16 A. Rozłączymy dotychczasowy obwód i zmienimy go w system bezprzewodowego sterowania tymi gniazdkami. Opis urządzenia, przekaźnika, rozmieszczenie styków. W tym filmie nie będę używał, nie przyłączę przycisków lokalnych, monostabilnych. Skupimy się wyłącznie na sterowaniu zdalnym tym przekaźnikiem. Przyłączymy najpierw do zacisku numer 1, czyli do cewki przekaźnika fazę. Do zacisku numer 3 przyłączymy przewód neutralny. Przekaźnik taki zajmuje jedno miejsce w rozdzielni. Jest wielkości bezpiecznika jednofazowego. Teraz przyłączymy do zacisku numer 10 styku normalnie otwartego przewód fazowy zasilania, który poprzez styk normalnie otwarty 10-12 będzie doprowadzony do odbioru. Przyłączam najpierw dół, ponieważ jest łatwiej zamocować taki przewód. I drugi przewód drugiego obwodu do zacisku numer 7. Jest to kanał numer 1 tego przekaźnika. I pozostało nam jeszcze tylko do podłączenia dwa przewody fazowe odbioru. W tym wypadku są to gniazdka. Styk zacisk numer 12 i drugi przewód do zacisku numer 9. I mamy już układ zmontowany. Teraz zajmiemy się parowaniem tego układu. Po załączeniu napięcia świeci nam się dioda zasilania i dioda komunikacji. Ta żółta to jest dioda komunikacji. Użyjemy pilota czteroprzyciskowego. Sparujemy trzy przyciski w tym pilocie. Przycisk numer 1 użyjemy do kanału pierwszego. Trzeba nacisnąć przycisk programowania do momentu, aż
załączy nam się obwód. Naciskamy przycisk na pilocie. Obwód na chwilę mrugnie, zgaśnie i już mamy sparowany pilot. Przycisk numer 1 tego pilota. Aby sparować drugi kanał, należy nacisnąć raz i powtórnie drugi raz, aby się załączył odbiór drugi. Przyciskamy przycisk na pilocie. Odbiór mrugnie, na chwilę zgaśnie i już mamy sparowany. Sparujemy jeszcze przycisk numer 3 z obydwoma odbiorami, tak aby załączać jednocześnie dwa odbiory. Sparowaliśmy teraz pierwszy obwód i sparujemy drugi obwód z pilotem z przyciskiem numer 3, czyli naciskamy raz i powtórnie drugi raz do załączenia drugiego obwodu. Naciskamy przycisk numer 3 na pilocie, obwód na chwilę mrugnie i już wszystko gotowe. Bardzo prosto to wszystko się wykonuje. Intuicyjnie wręcz. Oczywiście możemy do 8 nadajników sparować z odbiornikiem. A tu przykład nadajnika 5-przyciskowego, z tym, że w drugim gniazdku pierwszego obwodu zastosowałem jeszcze przekaźnik bistabilny, który dodatkowo załącza te gniazdko. Dziękuję za uwagę.